czas na przegląd prasy. W telewizji w Polsce.pl Rzeczpospolita o Ministerstwie Edukacji Narodowej, które rozbraja strajk. Egzaminatorzy spoza szkoły mają zastąpić strajkujących nauczycieli. Nowe przepisy są już w drodze. Ma to się stać dzięki rozporządzeniu, które planuje ministerstwo znowelizować. Rozporządzeniu o szczegółowych warunkach przeprowadzania egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty. To jest pomysł na to, jak uniknąć paraliżu, no bo egzaminu gimnazjalnego zaplanowanego na 10 kwietnia, czyli dwa dni po rozpoczęciu zapowiadanego przez ZNP strajku nauczycieli, przesunąć się nie da, w związku z czym trzeba zrobić wszystko i MEN robi właśnie owo wszystko, żeby strajk nie przeszkodził uczniom w zdobyciu przepustki do liceum, a później kolejnych etapach tej procedury. Co jeszcze na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o niedzielnym zakazie, który wraca do Sejmu? Dziś, jutro środa, posłowie mają zająć się zmianami w ustawie, które skierowano pod obrady jesienią 2018 roku, ale później trafiły do zamrażarki. To nowelizacja nazwana Lex Żabka, zaostrzająca projekt, jako że sieć sklepów Żabka oferuje nadawanie i odbiór paczek, może więc otwierać sklepy w niedzielę jako placówki pocztowe. Taki mamy psikus. Pod obrady może też trafić projekt Nowoczesnej zakładający pracę sklepów w niedzielę. Pracownicy mieliby zagwarantowane dwie wolne niedziele w miesiącu. Nie można też wykluczyć, że pojawi się zupełnie nowa propozycja zmian ustawy, także jako projekt poselski. A zatem jutro w parlamencie dzień pod znakiem zakazu handlu w niedzielę, choć pewnie nie tylko, bo kampania wyborcza się już zaczęła. Od LGBT tak szybko nie uciekniemy, drodzy państwo. Jeszcze jedna ważna, fajna, dobra informacja na pierwszej stronie Rzeczpospolitej o twardzielu, który nigdy się nie poddaje, czyli Clint Eastwood. Już za chwilę lat 89, proszę państwa. Nie chcę nikomu wypominać wieku, ale wszystkim 89-latkom życzę takiej formy, w jakiej jest Clint Eastwood, a on odpala kolejny film. Przemytnik to historia starego ogrodnika, który przegrał konkurencję z internetem. To Rzeczpospolitej. Zaglądamy do naszego dziennika o zwróconym honorze Buremu. IPN potwierdza, kapitan Romuald Rajs, pseudonim Bury, nie popełnił żadnej zbrodni. Instytut Pamięci Narodowej opublikował na swojej stronie internetowej komunikat, w którym podważa wiarygodność ustaleń Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. Ustaleń z lat 2002-2005, jak stwierdza dziś IPN w oświadczeniu, w świetle najnowszych badań naukowych, informacje z ustaleń końcowych śledztwa w sprawie Burego w wielu obszarach są wadliwe. IPN stwierdza, że określone w nich motywy działalności żołnierzy NZW nie odpowiadają stanowi faktycznemu. Więcej o zwróconym honorze kapitanowi Buremu na trzeciej stronie naszego dziennika. Ja wrócę jeszcze na okładkę, bo tu czytamy o telefonie do rzecznika. Rzecznik Praw Dziecka pyta prezydenta Warszawy o podstawy prawne deklaracji LGBT+. W związku z tym, że spływa bardzo dużo wniosków, wątpliwości, przede wszystkim od rodziców w sprawie zapewnienia ich prawa do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi poglądami, zwróciłem się do pana prezydenta Trzaskowskiego, aby podał podstawy prawne, które odnoszą się do podpisanej przez niego deklaracji, poinformował wczoraj Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł. Nasz dziennik poświęca temu tematowi stronę 6 i 7. Tu jest właśnie o telefonie do rzecznika. Dlaczego o telefonie? Bo jak zapowiedział Rzecznik Praw Dziecka, od kwietnia w jego biurze ruszy dziecięcy telefon zaufania pod numerem 800 12 12 12, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-20. I wszystkie osoby, uczniowie, rodzice, nauczyciele czy władze lokalne uzyskają pod nim pomoc prawną i wyjaśnienia dotyczące treści, które mogą być nauczane w polskich szkołach. Rozszerzenie działalności telefonu zaufania ma związek z licznymi sygnałami od zaniepokojonych obywateli, które trafiają do Biura Rzecznika Praw Dziecka od czasu ogłoszenia przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+. Poniżej jest też list do pani minister Anny Zalewskiej do wycięcia, do podpisania i do wysłania, także stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w sprawie deklaracji LGBT+. Przechodzimy dalej do Gazety Wyborczej, bo tu wesoło będzie, mili państwo. Przede wszystkim mamy reklamę specjalnego wydania. Nie wątpię, że przeinteresującego. Wspominamy Pawła Adamowicza. To chyba jakiś cykl Wyborcza, klasik. Paweł Adamowicz pod pewnymi względami jak najbardziej człowiek klasik. A co znajdziemy? Archiwalną rozmowę z prezydentem, o tym, jak zmieniał się Gdańsk pod jego rządami, o prezydencie kibicu będziemy mogli poczytać, który jeździł za Lechią wszędzie, czyli ciąg dalszych hagiografii Pawła Adamowicza. To dla chętnych, natomiast ten
kabaret, który zapowiadałem na pierwszej stronie Wyborczej, to strajk nauczycieli. Co my tu mamy? Solidarność też traci cierpliwość. Jak pójdą państwo do kiosku, zobaczą taki to, co sobie pomyślą, że Solidarność mocno włącza się w strajk nauczycieli, staje ramię w ramię z panem Sławkiem Broniarzem, odwiecznym prezesem ZNP i będzie protestować, będzie strajkować od 8 kwietnia. Jak jest naprawdę? Przeczytajmy jeszcze lead tego tekstu. Nauczyciele Solidarności rozpoczęli wczoraj okupację małopolskiego kuratorium. Akcja protestacyjna ma trwać dzień i noc, do odwołania. Czekamy, aż przyjedzie tu do nas premier lub minister Zalewska i rozpoczną rozmowę o naszych żądaniach, zapowiadają okupujący. I teraz uwaga, pierwsze zdanie tekstu pani redaktor Olgi Szpunar. Jest ich 7. I co dalej? No właściwie z całym szacunkiem dla tej 7, ale można zakończyć czytanie tego tekstu, bo ja się nastawiłem na jakąś wielką akcję protestacyjną w Małopolsce, a tam 7, dodajmy, z Krakowa, Nowego Sącza, Nowego Targu i Grybowa. To prawie po 2 osoby na jedną, każdą z tych miejscowości, w tym Kraków. W Dzienniku Gazecie Prawnej kwestie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym na pierwszej stronie. Polscy przewoźnicy, którzy użytkują Boeingi 737 MAX, nie zdecydowali się wstrzymać lotów tych maszyn. Lot, który wykorzystuje MAX na prestiżowych trasach z Warszawy do Londynu czy Paryża, zapewnia, że jest w kontakcie z producentem i na bieżąco monitoruje sprawność maszyn. Samolotów nie zamierza uziemiać także Enter Air, największa czarterowa linia w kraju. Na razie nie widzimy potrzeby wstrzymania lotów, wtóruje przewoźnikom Karina Lisowska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W ciągu 4,5 miesiąca doszło do 2 katastrof tych maszyn, przypomina Dziennik Gazeta Prawna. Po październikowym wypadku w Indonezji teraz rozbił się Boeing 737 MAX linii Ethiopian Airlines. Po tym wydarzeniu kilka krajów zdecydowało o zawieszeniu lotów. Prawie 100 samolotów uziemiono chociażby w Chinach. W Polsce nie boją się wciąż latać MAXami i latać będą. Tabloidy w tabloidach na stronie 4. No, cytowałem już w rozmowie z Januszem Korwin-Mikke Pawła Rabieja, wiceprezydenta Warszawy. No, może jeszcze kawałeczek. Ani rodzice, ani rzecznik praw dziecka nie powinni się obawiać deklaracji LGBT. Jego słowa rzecznika potwierdzają jednak, że nie jest chyba zbyt dobrze przygotowany do swojej funkcji, mówi pan prezydent Rabiej. Zajęcia zgodne ze standardami WHO odbywają się w wielu krajach, nawet w Polsce, między innymi w Łodzi, gdzie do szkoły chodzą jego własne dzieci. Są pozalekcyjne zajęcia z edukacji seksualnej zgodne ze standardami WHO i chodzą na nie te dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę. To drogi, szanowny, kochany panie prezydencie Rabieju, jak to jest? Ustalcie z panem prezydentem Trzaskowskim, bo pan prezydent Trzaskowski w ostatnich dniach przekonuje, a skąd żadne zalecenia WHO nie będą wprowadzane do warszawskich szkół? Nigdy w życiu nikt o tym nie mówił, chociaż sam o tym mówił. I są na to nagrania w mediach społecznościowych robiące w ostatnich godzinach furorę. A pan prezydent Rabiej mówi, że tak, WHO jak najbardziej, nawet wdrażamy w niektórych regionach. Pytanie tylko oczywiście o szczegóły, czy te najbardziej, nie powiem kontrowersyjne, ale powiem skandaliczne, z zaleceń WHO będą wdrażane. I co? I tyle. Słyszę na uchu, że kończymy, bo musimy za chwilę przenieść się do Sejmu. Dziś kilka interesujących wydarzeń, bo będzie zeznawał przed Komisją Śledczą badającą wyłudzenia VAT były szef ABW, generał Krzysztof Bondaryk, ale będzie też konferencja Platformy Obywatelskiej. Za chwilę poznamy szczegóły. Bądźcie państwo z nami.